To miał być finałowy odlot policyjnego Black Hawka, kończący piknik z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą. Wokół wielu mieszkańców, koła gospodyń wiejskich, żołnierze i rodziny z dziećmi. Zahaczył o przewód odgraniający linii wysokiego napięcia. Ten przewód został zerwany. Spadł na ziemię, natomiast śmigłowiec odleciał. To był bardzo niski przelot. Policyjny śmigłowiec był na wysokości co najwyżej kilkunastu metrów. Przeleciał tuż nad głowami ludzi. To moment, w którym pilot w ostatniej chwili próbował unieść maszynę, by uniknąć kontaktu ze stalową liną energetyczną. Nie udało się. Pęknięte przewody spadły na zaparkowane samochody. Na szczęście w pobliżu nikogo nie było. Do samochodów to była gromada, była samochodów, a ludzie tym bardziej. Tam się odprawiała i msza święta się odprawiała i jakieś inne uroczystości. Policyjny Black Hawk miał być gwiazdą pikniku. Tak przynajmniej wynikało z reklamującego imprezę plakatu. Oprócz władz samorządowych, policjantów i wojska. Brał w nich udział także wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Na profilu społecznościowym informował o przemówieniu, w którym akcentował sprawy bezpieczeństwa. Wójt gminy Sońsk, która organizowała rocznicowe obchody, twierdzi, że doszło do niegroźnego incydentu. Takie incydenty się zdarzają, one są oczywiście nieplanowane, niezamierzone, nikomu tutaj nie zależy na tym, aby sprowadzać jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Realne niebezpieczeństwo zaistniało, uznała prokuratura i wszczęła śledztwo. Dotyczy ono spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym. Black Hawki to śmigłowce używane przez policję m.in. do akcji kontrterrorystycznych, zabezpieczania imprez masowych, często wykorzystywane także do transportów medycznych czy gaszenia pożarów. Komenda Główna Policji w oświadczeniu przekazała, że o incydencie poinformowano odpowiednie organy, w tym prokuraturę. Sprawa wyjaśniana jest także wewnętrznie przez Biuro Kontroli KGP. Na razie nie wiadomo, czy taki niski przelot był inicjatywą własną pilota, czy dostał takie polecenie od przełożonych. Piloci tego śmigłowca złamali elementarne zasady bezpieczeństwa. Śmigłowce, samoloty nie mogą przelatywać podczas pokazów niżej niż 150 metrów nad terenem lub 300 metrów nad zgromadzeniem ludzi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zajęło dotąd w tej sprawie stanowiska.